kontynuujemy geopolityczne rozważania. Profesor Adam Prokopowicz, Instytut Globalnych Innowacji i Ekonomii, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam z Londynu, jak zwykle bardzo brytyjskiego, z temperaturą 8 stopni i lekką mrzawką. Ja rozumiem, że nie będziemy rozmawiali na temat pogody w Londynie, ale to, co powiedziałem, będzie miało istotne znaczenie dla naszej dyskusji na temat wirusa i spraw geopolitycznych. Jakie? Zaraz to wszystko wyjaśnię. Otóż ten Londyn jednak jest w tej chwili troszeczkę inny, po raz pierwszy od II wojny światowej. Otóż, proszę państwa, od dzisiaj zamknięto 40 stacji metra. Zamykane są biura w centrum finansowym w City of London, gdzie pracuje około 600 tysięcy ludzi, ale zamykane są dlatego, że podejmuje taką decyzję poszczególny przedsiębiorca czy poszczególne firmy. Wprowadzono również politykę dystansu społecznego, to znaczy trzymaj się z dala od bliźniego swojego. A oznacza to, że na przykład jeśli stoimy w kolejkach w sklepach w Londynie, to trzeba zachować dystans 1 metra od tego, kto stoi przed tobą i za tobą. A to wszystko związane jest z nowym podejściem rządu brytyjskiego do walki z wirusem. Jeszcze 2 tygodnie temu Boris Johnson proponował, aby walczyć z tym wirusem w sposób typowo brytyjski, według zasady keep calm and carry on, czyli spokojnie i rób swoje. Niestety, jak się okazało, to nie jest najlepsza taktyka, bo na początku tego tygodnia Imperial College, jeden z najbardziej uznanych centrów akademickich na świecie, opublikował raport na temat możliwego wpływu tego wirusa na społeczeństwo brytyjskie. Rocznie w Wielkiej Brytanii umiera około 650 tysięcy ludzi, z tego 165 tysięcy na raka. Ale teraz co stałoby się z wirusem? Gdyby przyjąć taktykę, że nie robimy nic, koledzy z Imperial College ocenili, że około 550 tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii by umarło. Gdyby zrobić politykę taką, że w jakiś sposób próbujemy łagodzić to, to znaczy tworzyć sytuację taką, że dajemy się rozwinąć temu wirusowi, ale jednocześnie nie robimy żadnych drastycznych środków, to zginęłoby około 250 tysięcy ludzi. To jest to, co robił Boris Johnson do poniedziałku. Natomiast od poniedziałku zmienił absolutnie taktykę, to znaczy stara się w tej chwili przekonać społeczeństwo, że społeczeństwo aktywnie musi podejść do walki z wirusem. To znaczy, proszę państwa, proszę nie chodzić do barów. Proszę państwa, proszę nie chodzić do sklepów, jeśli nie musicie. Proszę państwa, proszę nie chodzić do przychodni zdrowia, jeśli nie musicie. No i to może spowodować, że będziemy mieli około 20-30 tysięcy zgonów w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo podobne podejście do tego, co robi pan prezydent Trump w Stanach Zjednoczonych. Teraz wracając na sekundkę do samego wirusa. Dlaczego powiedziałem o tej temperaturze? No mamy w tej chwili najgorszy okres, jeśli chodzi o wirusa i jego aktywność i jego rozwój. Otóż jest on najbardziej aktywny właśnie w temperaturach 8 do 10 stopni Celsjusza. Niestety nie te wszystkie pogłoski, że wirus nam zginie w ciągu lata, kiedy podniesie się temperatura, raczej nie są prawdziwe. Otóż badania, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w University of Utah i w University w Montana, twierdzą, że taką temperaturą, w których ten wirus ze względu na temperaturę i wilgotność powietrza ginie, to jest 56 stopni. A więc trzeba tutaj podjąć określone działania, używając chemikaliów, używając różnego rodzaju innych substancji, używając kultury i higieny, aby walczyć z tym wirusem. Tutaj, jeśli można, to ja sobie pozwolę na taki drobny przykład z tego, w jaki sposób walczą Brytyjczycy z tym. Otóż na przykład wyrzucanie śmieci. Śmiecie wyrzuca to sobie się w ten sposób. Raz w tygodniu wykłada się te śmieci w worku, jednym, drugim, trzecim, pomiędzy określonymi godzinami. I na czas przyjeżdżają śmieciarze, zabierają worki, trwa to bardzo krótko i nie ma żadnego problemu. No niestety moje doświadczenie z tego, co zobaczyłem w Warszawie, jest przerażające. Pan prezydent miasta, poza tym, że podniósł opłaty za wywóz śmieci, to jeszcze zgodził się na to, żeby śmieciarze dyktowali warunki wywozu śmieci z miasta. I mamy takie sytuacje, że na małych uliczkach w Warszawie, typu Mokotowska, Asfaltowa, Opoczyńska, Kielecka, stoją
wielkie kontenery ze śmieciami 3 czy 4 metry od drzwi wejściowych do budynków. To jest w zasadzie sytuacja, o której można mówić, że ktoś chce spowodować w naszej obecnej sytuacji śmierć mieszkańców. No ale to już jest chyba kwestia wewnętrzna. Myślę, że pan wojewoda na podstawie ustawy o koronawirusie będzie mógł tutaj podjąć jakieś określone decyzje. Jeśli chodzi o sam wpływ wirusa na życie w Wielkiej Brytanii, to można rozważać to ekonomicznie, politycznie, społecznie. Ekonomicznie kilka może takich przykładowych cyfr, żeby państwa za bardzo nie zanudzać. W Wielkiej Brytanii pracuje 33 miliony ludzi. Bezrobocie to jest około 4%, czyli mamy plus minus około 1,5 miliona bezrobotnych. Zakładając, że w wyniku zamknięcia wielu biznesów ludzie na pewien okres czasu stracą pracę, załóżmy, że to bezrobocie podwoi się. Mamy zatem konieczność wypłacenia z budżetu państwa przy systemie brytyjskim dodatkowych 2 miliardów funtów rocznie. Jeśli chodzi o przychody, załóżmy, że będziemy musieli zamknąć wszystkie restauracje w Wielkiej Brytanii. To jest teoretyczne, bo oczywiście wszystkich nie będziemy musieli, ale dużą część będziemy musieli. Dziennie, gdyby zamknąć wszystkie, tracą one 200 milionów funtów dziennie. Hotele tracą 450 milionów dziennie. Koleje brytyjskie 3 miliony dziennie. A najgorsza sytuacja jest oczywiście w Londynie. Bo załóżmy, gdybyśmy zamknęli metro, to jest 8 milionów dziennie. Autobusy 4 miliony. Kolej wewnętrzna w mieście to jest około 1 miliona. Więc mamy tutaj sytuację, w której te pieniądze będą musiały być wydane, ale jednocześnie musimy zacząć myśleć o finansach publicznych, bo pieniądze reprezentują pełną wartość. Ktoś za to wszystko będzie musiał zapłacić. I znalazł się ten ktoś, bo premier Wielkiej Brytanii powiedział, 330 miliardów funtów przeznaczam na walkę z konsekwencjami epidemii. Tak, oczywiście, powiedział to. No i teraz właśnie w jaki sposób będą te pieniądze wydane? Te pieniądze wydane będą po pierwsze na pożyczki, które gwarantować będzie rząd dla przedsiębiorców, którzy będą musieli ograniczyć albo zamknąć swoją działalność. Poza tym będą specjalne pożyczki w wysokości do 25 tysięcy funtów dla tak zwanych małych biznesów, żeby po prostu przeżyć ten krótki okres czasu. Poza tym pozapieniężne rozwiązania instytucjonalne są niesłychanie ważne. Otóż na przykład nie będzie można przez 3 miesiące wyrzucić z mieszkania czy z domu, który jest wynajmowany, tego, kto nie płaci czynszu. To są bardzo istotne rzeczy. No, są jeszcze różne inne obszary, które trzeba załatwić, bo na przykład nie wiadomo, co zrobić z osobami, które są samozatrudnione, z artystami, tak jak pan redaktor, z dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze nie zostało to określone jednoznacznie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na bardzo dużą różnicę pomiędzy podejściem amerykańsko-angielskim do walki z wirusem, a podejściem Europy kontynentalnej. W Europie kontynentalnej my mamy określone rozkazy, to znaczy nie wolno wychodzić na ulicę, nie wolno tego, nie wolno tamtego, bo tak rząd sobie zażyczył. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mówi się, rozważcie to, żebyście nie wychodzili. Macie wolną rękę, ale jednocześnie my ograniczamy usługi publiczne, a wy pomyślcie o tym, co należałoby zrobić. Na przykład nie chodźcie do pubu. Na marginesie muszę przyznać, że słyszałem wypowiedź takiego pana, który ma na pierwsze imię Stanley, który powiedział, ale ja to mam w nosie, jak będę chciał pójść do pubu, to i tak pójdę. Oczywiście nie miałoby to żadnego znaczenia, to akurat ten pan Stanley to jest ojcem premiera Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że się przekona do innego podejścia. Natomiast jeśli chodzi o całą sytuację, która wyniknęła w kraju, to jest znacznie gorzej niż to, co zaobserwowałem 2 tygodnie temu w Polsce. Otóż jest panika w sklepach. Ludzie, którzy nigdy w życiu nie zaznali sytuacji, że czegoś nie ma, nagle lecą i wykupują wszystko bez żadnego sensu. Kupują papier toaletowy, kupują chleb produkowany przemysłowo w wielkich ilościach, kupują ketchup, mąkę, makarony i tak dalej, i tak dalej. I tego rzeczywiście nie ma. Jako anegdota mogę powiedzieć, że mam znajomego imama, którego złapałem w sklepie, kiedy kupował
polską szynkę w puszce. No ale to jest pierwszy raz, kiedy oni coś takiego widzą. Ja w ogóle na marginesie, bardzo mi jest przykro, że nasza młodzież, która urodziła się po czasie komunizmu, nie może teraz pojechać do Wielkiej Brytanii i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, bo być może różnego rodzaju pseudoidee socjalistyczne zostałyby im wybite z głowy. Ale to jest bardzo, jeśli zwrócimy na sekundkę do tych pieniędzy, o których pan redaktor mówił. No, te rozwiązania finansowe, które są w Wielkiej Brytanii, to w zasadzie są w jakiś sposób duplikowane przez kraje europejskie. Bo pamiętajmy o tym, że na przykład Francja również przeznaczyła około 600 milionów dolarów akurat w tym wypadku, Włochy 340, Hiszpania 200, a prezydent Stanów Zjednoczonych w tej chwili próbuje przepchnąć przez kongres, oczywiście jeśli Nancy Pelosi nie będzie mu tego utrudniać, 850 bilionów, przepraszam, miliardów dolarów. A więc ten pewien okres wymagać będzie zmiany podejścia do finansów publicznych. Ale to wszystko, o czym mówię, to jest okres na dzisiaj. Natomiast w którymś momencie my będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. Bo drukowanie pieniędzy łączy się z tym, że wartość, którą produkujemy, jest po prostu rozdzielona na innego rodzaju jednostki. W związku z tym teraz jest okres na to, żeby popatrzeć, jak wyglądają fundusze państwa, tych wszystkich państwach, jak te pieniądze są rozdzielane. Panie profesorze, patrzę na zegarek, jest godzina 8:48, to są wszystko bardzo istotne i bardzo ciekawe rzeczy, o których pan opowiada i umawiamy się na ciąg dalszy tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego, przepraszam, że tak długo gadałem. Powodzenia. To było bardzo ciekawe. Adam Prokopowicz, profesor, prosto z Londynu, na zegarze 8:48 i teraz... Z ostatniej chwili. Adrian Kowarzyk. Z ostatniej chwili, 3 minuty temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, mamy 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. To jest pierwsza informacja z Ministerstwa Zdrowia w dniu dzisiejszym. Potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa małopolskiego, 4 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z województwa wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 367 osób. 5 osób niestety zmarło. Bardzo dziękuję, Adrian Kowarzyk. I wiadomości wrócą o godzinie 9. Ja tak patrzę na piosenki, które przygotowaliśmy na dzisiaj i tak od samego rana mam ochotę na Belgijkę, a niech będzie.